Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe. Cześć, tym klasykiem YouTube'owym chciałem Wam pokazać pewną sytuację, która dzisiaj to znaczy 9 sierpnia około 3:30 miała miejsce w Kamieńcu Ząbkowickim. A mianowicie doszło do wykolejenia pociągu towarowego PKP Cargo, więc zapraszam do obejrzenia. To dziwne, bo w tamtym roku ten tor był remontowany, a przez wiele, wiele lat było tam to torowisko w bardzo krytycznym stanie, było 10 na godzinę i nic się takiego nie wydarzyło. W pierwszy raz w historii chyba Kamieńca i tej stacji wagony spadły z tego nasypu. Całe szczęście, że była noc, parkujące auta, parking ten zaczyna się dopiero około 50 metrów wzwyż w stronę dworca. Jeśli byłoby to trochę dalej i około 9 już, albo około 7, jak ludzie do pracy wyjeżdżają, to mogło dojść do prawdziwej tragedii. Tak jak mówię, jakieś tutaj musimy poczekać na oficjalną wersję komisji kolejowej. Grunt, że się nikomu nic nie stało, ale naprawdę widok robi ogromne wrażenie i mam nadzieję, że wszystko zostanie jak najszybciej uprzątnięte, bo dzisiaj rano nasi podróżni mieli straszny armagedon. I po raz kolejny niestety w te wakacje kolej pokazała, że no kurde, być pasażerem to nie jest wcale takie łatwe, ale miejmy nadzieję, że w końcu karta się obróci i będzie tylko lepiej. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, obserwacje, komentarz i tutaj, i na Instagramie, i Facebooku. Pozdrawiam serdecznie, mój dzień w kadrze.